Z Ewangelii według świętego Marka. Powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. W Ewangeliach Jezus wielokrotnie do wielu różnych osób mówi: nie mów nikomu. Prosi, żeby nie rozpowiadano o cudach, które czynił. Dopiero po zmartwychwstaniu, kiedy wszystko się dokonało, dopiero wtedy prosi o coś zupełnie przeciwnego. Wreszcie mówi: idźcie i głoście, rozpowiadajcie komu tylko się da. Jezus wiedział dobrze, że nie ma co opowiadać o cudach, nie ma co opowiadać o uzdrowieniach, bo to tylko połowa prawdy. Cała prawda kryje się w śmierci i w zmartwychwstaniu i dopiero kiedy zna się całą prawdę, można ją głosić. Dlatego jeżeli chcemy głosić Jezusa, to nie Jezusa cudotwórcę, nie Jezusa bez krzyża, nie Jezusa bez zmartwychwstania. Musimy głosić Jezusa całego, bo tylko cały jest prawdziwy. Tylko cała prawda jest cokolwiek warta. Dziękuję Wam, że to razem odkrywamy i do zobaczenia jutro.